Uszanowanko. Okej, uwolnię. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3. W dodatku The Frozen Throne. Jak widzicie, nagrywam odcinek po odcinku, bo... No po co mam przerywać i zapisywać jakieś pierdoły, skoro mogę zrobić to w ten sposób. Mam jakąś misję patrol graniczny, także przejdziemy się... Ej, ale tu... Umarł? No dobra. W każdym razie mniejsza. Umarł nam poprzednio, co mieliśmy. Ziute. Co to jest? Aha, sieć. Ale my nie potrzebujemy sieci. Dobrze. Myślałem, że to będzie krótsza kampania, ale jednak trwa nieco dłużej. A to nie ma praktycznie żadnego znaczenia dla mnie w tym momencie. Bo ja tak mówię. Misze, jak najbardziej myślę, że misze bufować sobie można. Przejdziemy do tego patrolu granicznego. Jak widzicie, te tentaury wcale nie są takie trudne, ale i tak wolałbym omijać i unikać walk z tymi ziutkami. Dobra. I hec. Tamten odcinek tak szybko i dziko przerwałem, ponieważ przyjechał pan od wodociągów sprawdzić tutaj licznik wody, ile wody żeśmy zużyli. I tak dziko skończyłem. To tak w ramach wyjaśnień. Misza, no nie wiem. Teraz ta misza będzie silniejsza, nie? No właśnie. O tym mówiłem. I co tutaj jest? Aha, to jest jakiś garnizon, tak? Okej. Okay. Orkowa horda. Aha, tu mamy te same baraki, posterunek. No, możesz z nim pogadać, myślę. O, dobra, gada. Tromka, wojowniku. Nie napotkaliśmy śladów ludzi, ale okoliczne kolco zwierzę zaczynają nam sprawiać kłopoty. No to się zgadza. W pobliżu znajduje się obserwatorium, które pozwoli nam dostrzec nadchodzące zagrożenie. O, to też jest spoko. Tam, ale uważaj na te zwierzęta. Golk, gdybyś tylko istniał jakiś sposób, aby raz na zawsze się ich pozbyć. Gol, kosz, on powiedział. Ale mniejsza, obserwatorium jest tutaj. Ej. Jak to tutaj? No dobra, nie wiem mniej więcej co mam zrobić. Znaczy wiem mniej więcej co mam zrobić, więc spoko. Aha, to jest jaskinia do tego, no dobrze. Też tak może być. Pyk. Pyk. I pyk. Oj. Świnioki! Dobra. Yellow. GG, well played. To jakieś skały, ale my musimy przejść tędy, tak? Dobrze rozumiem? Dobrze rozumiem, tędy. Okej. Okay. So, let's go. Nora bestii. Kolco zwierzę to stworzenia groźne. No dobra, dobra. Rozumiem, za pierwszym razem zrozumiałem. A misza, ty tam z nimi walcz. Mamy noc, ale to są jaskinie, więc w sumie to chyba miało być. Znaczy tak przynajmniej rozumiem, że tak miało być. Tego tam badasa złapiem. Aha, dwóch wyłapało. A to jakiś las jest, ty, halo. Wow, ładnie tu. Zwójmany, spoko, to się na pewno nam nada. O, super. Co by tu mu zbuffować? Leczenie czy tych ziutków? Chyba ziutków, bo to jest stanie. 30 many kosztuje. Jaka jest w ogóle misja tutaj? Zabij kolco zwierzę. No dobra. Misja dość dziwna. Ale widzę, że jest licznik, więc no... Raczej tego nie ominiemy. Zatem będziemy ich niszczyć. Trudno. Znaczy trudno. No spoko, mi to nie przeszkadza, że zabijamy ich. Dobra. W brzeweczkach coś będzie. Albo i nie. No jest, mikstura leczenia. Nie martw się, bądź szczęśliwy. Ciekawe jak mówię po angielsku. Don't worry, be happy. Ej, w sumie to tak nawet bardzo by pasowało. Są jakieś kolce zwierzę jeszcze? Więcej? Okej. Okay.
A świnie się nie liczy jako kolce zwierzę. O, to lipa. Znaczy w sumie raczej logiczne, nie? Ale... Zdają się czcić jakieś świńskie bóstwo. Świńskie bóstwo. To jakiś badass jest, ojejku. Ojejku, jejku. Dobra, wyleczmy wszystkich. I jeszcze raz wyrwie znaki leczenia, spoko. Myślę, że tobie damy to. A sam porwy znaki. Okej. Runy many, runy leczenia, więc wszyscy chodźmy koło siebie. Okej. Ta z dingu. Boom. Dobra. 1, 2, 3, 4. Jak to tam mówią. W ogóle zastanawiam się, czemu mu oczy aż tak świecą. Jakiś dziwny ten Rokan jest. No ale trudno. Nie moja sprawa, no nie? Dobra, oby znaku nie zniszczyli. Dobra. W sumie dużo ich zostało do zabicia. 25. W sumie jak ich zabiję, to już 3, ale jednak. Dobra. Jeb się tam pora. Misza, no dobra, może być i misza. Okej. To jest dodatkowy damage, więc jak najbardziej warto to maksować. Przynajmniej ja tak uważam. Ja bym tak robił mimo wszystko zawsze. O, no spoko. Zwierzyna jest blisko. A jebcie tam. Dobra. I kolejne. Dobra. Widzę, nic ciekawego tam nie było. To bywa. O, miksuramany. Dobra. Pyk. Pyk. I pyk. Ojej, tu jest ich więcej. W sam środek walki żeśmy wpadli. Dobra. Uda się to jakoś dobrze rozwiązać. Chyba się nawet spoko udało. No, pieśń ochrony damy tobie. A sam wezmę szpony ataku. Bo to jednak dobry damage jest. Tutaj mamy kolejny obóz. Niewielki, bo niewielki, ale zawsze obóz. Więc szybko zajmijmy się tym. Myślę, że ten kolcozwierz mój, który jest po mojej stronie, nada się fajnie do tego. Dobra. Dobra, to fajnie zadziałać. Ciebie tam jeb. Jeszcze raz jeb. No i zero damage'a, o to chodziło. Tobie możemy dać... O, zbuffujemy dodatkowe jednostki, tak myślę. Pierścień regeneracji, spoko. I jeszcze 4 trzeba zniszczyć. Podejrzewam, że to będzie jakieś coś proste. Nasze ścieżki zbiegają się. I w sumie tyle. Dobra, elo. A co to jest? To chyba wyjście, co? Z jaskini w drugą stronę. No spoko. W takim układzie ok. Dobra. Ty tam się zbufowałeś, damy tobie leczenie lepsze i wychodzimy. Tędy. Nie wychodzimy tędy? Dojść tunelem do nory bestii. Uda się do obser... O, no właśnie, wyszedłem. Już myślałem, że coś tutaj zepsułem. Jak to akt pierwszy? Cholera, coś wymknęło się spod mojej kontroli. Ale mogę się mylić. A nie,
Tak miało być. A, no jest obserwatorium, no i heja, no. O to chodziło. Mogę teraz włączyć teleskop i przyjrzeć się okolicy. Ludzie. Do diabła. Wygląda mi to na przygotowania do inwazji. Jest ich zbyt wielu, żebym mógł sobie sam poradzić. Otóż to. Szybko wróć do trolla i pewnie już tędy przejdę. No, widzę, że już na pewno nawet tędy przejdę. Wróć do trolla. Czemu to tak długo musi trwać? Gdzie jest troll? Tu jest troll. O, jest. Iść teraz 2 lata. Dobra, dostaniesz we wszystkie punkty, a ty, panie Tazdingo, no też, bo już masz słabego skilla. Do wyboru. Dobra, ten tu już idzie. Tak miało być. Dużo z tych kamieni, które ożywają, ożywiają mnie. Tak, to też spoko. Będę czadował. No to se czaduj, bliet. Dobra. Zyskaliśmy kilka sekund. Czuję cię, stary. Ty chcieć, moja tofu? A może tofu, ty? A może nie zawsze tofu mówili? I ja nie rozkminiałem, o co chodzi. Nasze ścieżki zbiegają się. Szukasz Drektara? Zanim odszedł, mówił coś o obserwowaniu jaszczurów z gór grzmotu. Jeśli się pośpieszysz, to może zdołasz go dogonić. Aha. A nie, wykonane. Nasze ścieżki zbiegają się. Myślałem, że jakieś nowe... Nie, no nie jest nowe zadanie, tak. Czy jesteś pewien, że właśnie to widziałeś, Reksarze? Miło, że Jaina wysłała swe wojska w pokój. To nie Janina. To nie wróży niczego dobrego. Pokój czy nie, nie mogę nikomu pozwolić na zagrożenie. No tak. Bezpieczeństwu mojego narodu. A cóż to, no, bezpieczeństwo narodowe. Co rozkażesz? Macie obaj wrócić na posterunek i uważnie obserwować. Nie możemy pozwolić, aby sytuacja wymknęła się nam z... No nie wymknie się, easy. A jeśli ukażą wrogość? Zabić. Wolałbym, aby nic im się nie stało. Jeśli jednak was zaatakują, to możecie ich oczywiście pozbawić. Ale jak zaakcentował, oczywiście. Misja. Wróć do posterunku obserwacyjnego, ale też tam mi to mrugało, nie? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się, no dobra. Zbiegają się. Może mam dawno. Wróć do posterunku obserwacyjnego, czyli do was. No jest, tu mruga, halo. I co to za misja jest? Dobra, wrócimy tam. Nie wiem, co to mi da, ale pewnie też jesteście ciekawi, a że chcemy grę przejść, powiedzmy, w miarę na ileś tam procent, to spoko. Nazgrel, no całkiem kozacki z ciebie, jeździec. Jakie masz dla mnie rozkazy? Zwierzyna, nie martw się, bądź szczęśliwy. Czuję się, stary. Wypłoszę ich. Prowadzi mnie. Nie wiem, co to za misja, co ona nam daje, ale warto, myślę, ją zrobić, mimo wszystko. I no przecież te jaszczury zostały wybite. Dobra. Let's go. Kurde, po co ja w ogóle z nimi walczę? Ludzie świata, przecież to można tak ładnie przejść tędy. No właśnie. Otóż to. O co chodziło. I co tutaj będzie, na pewno ten Bord Natar, nie, jak on tam miał? Ten ziutek? A jest, Drektar. Dobrze, że jesteś. Od pewnego czasu zajmuję się obserwacją miejscowych jaszczurów gromów. Te istoty prawie nigdy nie opuszczają tej doliny. Ale od pewnego czasu migrują w większych grupach. I stają się bardziej agresywne. Widziałeś, stają się również bardziej agresywne. No, bywa, nie?
Coś lub ktoś powoduje ich gniew. Musimy zbadać te góry i poszukać jakichś wskazówek. No ale w którą stronę chciałbyś biegać? Się na ich jaja, to chętnie się im przyjrzę. Aha, no okej. Masz pociąg do jaj, widzę. Cieszę się, że tu jesteś. Co mnie czeka? Misja główna. To dodatkowa jest. Trzy jaja. No okej. Wędruję samotnie. Uwolnij bestię. Zajmę się tym osobiście. Weź tam Miszę, wezwij to. Dobra, mamy całkiem kozacką armię już. Myślę, że całkiem spoko się nada do tego zadania. Nasze ścieżki zbiegają się. Nasze ścieżki zbiegają się. Zbiegają się. Głowy rozpoczęte. Ej. Ale halo. Nieładnie. Tak mnie atakować z nienacka. Dobra. Przy czym ryj. Dobra. Wypłoszę ich. Będę czadowa. Okej. W ten sposób będzie chyba lepiej. O, i są jaja, rzeczywiście. Uwolnij bestię. Dobra. Zbierz to jajo. Dobra. Mamy to. Tutaj też już nic nie ma. Lecimy dalej. W dół, okej. Myślę, że to też ma sens. I chyba podskoczymy sobie tutaj w górę. Nie, jednak w górę nie ma przejścia, więc nie podskoczymy w górę. Ty tam wezwij dodatkowych ziutków. W prawo, bo tutaj chyba nie ma nic ciekawego. Tu jakieś drzewa są wycięte. Ciekawa sprawa. Dobra, let's go. O, coś tu mamy. Znowu orkowie. Nasz wywiad miał rację. Musimy wracać do bazy i to zgłosić. Czyli ludzie to robią. Co oni tu robią? Co oni tu robią? Walczyliśmy razem i od tej pory między naszymi rasami panuje pokój. Jednak dziwne, że zapuszczają się tak głęboko na nasze ziemie. No, w sumie nieładnie. Tartak. Ludzie wycięli tu wszystkie drzewa. To dlatego jaszczury szaleją. Musimy zniszczyć te... Ojej, bo drzew nie ma. Nie. Nasz wódz podpisał z ludźmi pakt o nieagresji. Zniszczenie ich budynku mogłoby doprowadzić do otwartego konfliktu. Musimy poradzić sobie z jaszczurami, zanim nie spowodują większych zniszczeń. Pewnie. Się później. Ja bym od razu zniszczył Tartak. A co pozostało? Aha, jaszczury trzeba zabić wszystkie, rozumiem. To też lipa już jest. No ale dobra, fajne są tutaj te budowle tutaj. Te budowle, takie... Jakby naturalne... I w sumie uciekło mi słowo. Naturalne barykady? Nasze ścieżki zbiegają. Ale tu ich... Ale kozacy, ojej. Ale biją, cholera. Dobra. Kula błyskawic, myślę, że całkiem spoko. Dobra. Cieszę się, że tu jest. Wypłoszę ich. No nie no, ale jednak mógłbyś nie ranić jednocześnie lecząc swoich, co? Tak myślę, że to by było jednak spoko. Ja sam jakieś jajo? Nie, rozumiem, że w tę stronę nie ma nic. Więc biegniemy w tę stronę. No niestety, tak bywa. Co mnie czeka? Miszę ci zabili, okej. To trzeba ją zaraz wskrzesić. A czemu wy nie idziecie tędy? Ale ja przepraszam bardzo.
Dobra, są pod kontrol 1. W tę stronę też nic nie ma. Czyli po prostu ja przez przypadek natknąłem się na ludzi. A jajo trzeba jednak zdobyć. I zabić przy okazji wszystkie jaszczury. To też jest jakaś tam koncepcja. 20 minut nagrywki, nie wiem czy się wyrobimy. Nie chciałbym prologu jakby splitować po raz trzeci. Ale jak będzie taka potrzeba, to trudno, nie? Dobra, o tu jest dużo, dużo, dużo ich. Dobra, w sumie to byś mógł bić ich. Dobra. Runa osłony, spoko. Zadziała całkiem spoko, tak myślę. Tu może być jajo w dół, albo też... W... O, jest w górę jajo. Okej. Okay. Idź ty po jajo. No ale ty masz ekwipunek, ale nie masz miejsca. Runa leczenia, spoko. Nasze ścieżki zbiegają się. Spoko. Jeszcze 16 jaszczurów trzeba zabić. Tylko albo aż. Okej, tu są jeszcze. Boom. Szybko padają. Są bardzo słabe. Mają widocznie bardzo słaby pancerz. Bo zbyt szybko padają według mnie. I tu jest jajo. Dobrze. Mamy wtedy już chyba wszystkie jaja. Bo tylko 3 było trzeba zabrać, jeśli się nie mylę. Dobra. No bo mi Miszę zabili. Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, zaatakujmy może najpierw tego mniejszego, bo mniejsze wyzwanie dla mnie to jest. Dobra, mamy wszystkie jaja. I leczonko. Będziemy mogli zadbać o to, aby podobna sytuacja już się nie powtórzyła. Dobra, let's go, lecimy dalej. Podejrzewam, że tu gdzieś w tej okolicy będą jaszczury jeszcze. Otrzymujesz nowy przedmiot, księga czarów. A niby gdzie? To tak z ciekawości. Pewnie jest w tym moim ekwipunku na spełnie. Spoko. Może być. Oj, nie ty. Kolejne 3 jaszczury. Teraz już 2. W sumie to już 1. A na dobrą sprawę to już nie ma żadnego. Jeszcze 5, tu widzę 2. No, musimy trochę ich poszukać. Aha, tu widziałem jednego. Dobrze. Dobra, to jeszcze 3. Może się uda tutaj jakoś w tym rewirze znaleźć resztę. Byłoby spoko. Dobra, leć tutaj. Wypłoszę ich. My pójdziemy tędy. No gdzieś muszą być. Tu jest jeszcze jeden. I tu drugi. Okej, okay, mamy komplet. Boom. Dobra. I ostatni jaszczur. I pewnie wrócimy do bazy. Ale cóż to za bezsensowna ofiara. Musimy jak najszybciej poinformować Trala o tym, co tu robią ludzie. Okej, to ma sens. Oj, ci ludzie, ciągle problemy z tymi ludziami. Znalazłem trop. To Nazgrel tu czeka, czy nie? Powinien, tak teoretycznie. Ale się okaże. O, jest, ale nie ma tego źródła stąd. Nie wiem, jak on się tam nazywa. Moknatasz, Moknatol, nie wiem, Pitol, czy jak mu tam. Dobrze, oddamy tego questa i zrobimy ostatniego questa z ludźmi. I powinno być już dobrze, mam taką nadzieję przynajmniej. Chociaż ta mapa nadal nie wygląda na super ekstra oczyszczoną. Czemu ja patrzę w to miejsce? Jak mógłbym patrzeć tutaj?
Te budowle są fajne. Nie wiem, co to są. To są te od świń? Nie, nie, to nie są od świń, ale naprawdę bardzo fajne. To są hodowle świń, nadają 15 żywności. Też bardzo fajna sprawa. Dobra, wrócił do trala. Ludzie wycinają lasy w górach grzmotu. Cóż ta Jaina sobie myśli? Oj. Taka nierozwaga do niej nie pasuje. No nie pasuje. Zajmę się tą sprawą. Masz na to moje słowo. Znaczy, no mnie to buja, ty jesteś wodzem, nie? Dobra, to lecimy już do posterunku w takim układzie. Od razu. Ej, no nie ma tej księgi czarów. Chyba zgubiłem jakiś fajny przedmiot, który nie dostałem. No trudno, shit happens, nie? Ojojoj. Powiem wam, że już mi się nudzi ten prolog. Znaczy prolog, no to jest ta mini kampania w kampanii. Jakkolwiek by to głupio nie brzmiało, tak to jest. I nawet nie chce mi się walczyć, nie wiem po co pokazuje palcem. A pokazuje. Po co pokazuje palcem te harpie. Ale... halo, czy to nie powinni być orkowie? Tak mi się wydaje. Przybywamy zbyt późno. Oj. Obóz został spalony. Wszędzie pełno ludzkich śladów. Wiodą one z powrotem ku wybrzeżu. Hmm. O nie. Ludzki pomiot drogo za to zapłaci. Krew za krew. Życie za życie. Loktar Ogar. Loktar Ogar. Mógłbym być orkiem, w sumie tak myślę. I co, wróć do trala i mu powiem. Wypłaszę ich. Podążę i śladem ludzi do wybrzeża. Dobrze czytam? Zniszcz bazę, wróć do trala. No okej. Okay. Brzmi jak świetny plan. Tylko, że myślę, że skoro to jest dobry plan, to warto byłoby zainwestować w jakąś chociażby armię. Co mnie czeka? Tak bym obstawiał. Dobra, powiedzmy. Powiedzmy, że to się nada. A przynajmniej dobrze by było. Loktar Ogar. Zbiegają się. Co? Nasz pony pazury. No jestem w szoku, że coś takiego tutaj się zadziało. No ale dobrze. Również bywa. O, tu orkowie walczyli z ludźmi. Czuję się, stary. O. Ten symbol kotwicy na ich tarczach. Widziałeś go? Patrzysz na tarczę, która odwrotnie leży. No dobrze. Ludzkie psy. To jest ekspedycja admirała Proudmoora. Ale tak. Mniejsza o większe. Dobra, ten tam uciszony. I za każdym razem, kiedy jest ten przerywnik, misza mi umiera. Nie lubię tego. Dobra. Tu jest jakiś obóz. Z wami nie chcemy walczyć, to bez sensu. Dobra. Misza, przetankuj. Na zgrol też może. Ole wypierdzielił temu, ty. Kurde. Nie mam żadnych wątpliwości. To te same okręty, które widziałem z obserwacji. Dobra, myślę, że wieżyczkę najpierw, tak. Najbezpieczniej chyba. Dobra. I trolle. Tu gdzieś uciekł ten człowiek. Tu, mam cię. Zabijmy tych ludzi. I tu jest mini baza, tak? Dobrze rozumiem? W ogóle fajne drzewa. Takie... O, hydraulik. Nie, hydromanta. Dobra. Podlecz nas. Rządza krwi, jak najbardziej. Bez chyba strat się obeszło.
tarcza honoru. Unikalny. No myślę, że Rexar też by mógł to zdobyć. Byłoby fajnie. Prowadzi mnie. Zamieńmy się. Co mnie czeka? Dobra. I co? Wrócić do trola, tak? A nie, zniszcz bazę, czyli jeszcze tutaj są jakieś budynki, okej. W tym momencie możemy wrócić do trola. Dziwne, ale okej. Let's do this. I zanim oni teraz wrócą, to miną za 2 lata. Dobra, biegnij bez armii. Ty tak samo. Bo tylko cię spowalniają. Niepotrzebnie. W ogóle ci ludzie dość kozacko się tu zapędzili, ale to jest ekspedycja ojca Jane'y, admirała Proudmoora. Jane'a nie miała nic z tym wspólnego, bo ma łeb na karku i wie, że nie powinna walczyć z orkami, skoro są w sojuszu, tudzież podpisali pakt o nieagresji, no nie? To jest raczej logiczne. No ale, co tu się dzieje? Halo? O dobra, tylko wy. Prawie mi nic nie robicie. Zwiększa pancerz bohater. O Jezu! Rexar pancerza ma 24 XD. No nieźle. W ogóle zobaczcie, ile tu się namnożyło tej armii. Jakie masz dla mnie rozkazy? Co mam robić? Zanerwuj się. Dobra, on już tam prawie jest. Także spoko. Czy misiek wrócił? Misiek nie wrócił, ale fajny ma namiot w skale. Czy 4 namiot w skale? Szanuję. Okej. Zadanie do wykonania. Coś jeszcze? Wodzu? Zrobiliście co w waszej mocy, aby zabezpieczyć Durotar. Zaś symbol, o którym wspominacie... Wydaje mi się, że skądś go znam. Nie wiem tylko skąd dokładnie. Ojciec Jane'y. Wybacz, szefie, ale jeśli ludzie atakują od morza, to moje plemię na wyspach Echa może mieć kłopoty. No może mieć kłopoty. Daję ci moje słowo, że nie pozwolę skrzywdzić twojego ludu. Okej. Mam dla ciebie pilną misję, Rexarze. Ludzka flota poważnie zagraża trollom zamieszkującym wyspy. No. Kurde, ale mi to śmieszy. Sterowcem i ostrzegł ich. Spróbuj także przekonać trolle do udania się na kontynent i dołączenia do nas. Ale nadal nie ma tej kampanii, o której myślałem, która powinna być. Ej, halo, jak wy tu weszliście tak szybko? Dobrze, wiecie co? Znowu to zesplituję. Jednak po raz trzeci. Bo tak. I co? I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.